Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do naszej kawiarenki płodności, chciałabym Państwa o czymś poinformować. A mianowicie, w ostatnią sobotę, w ubiegłą sobotę, trwał kongres PTMRiE i wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa właśnie Medycyny Rozrodu i Embriologii. I wiecie co? Na czele zarządu staje nie kto inny, jak właśnie nasz pan profesor. I już w tym momencie zapraszam naszego pana profesora. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Właśnie taką radosną nowiną rozpoczęliśmy dzisiejszą kawiarenkę, bo to jest, no, przyznam, niesamowity chyba zaszczyt i no, ja się przynajmniej cieszę, że mogę pana gościć już teraz właśnie jako prezesa PTMRiE. Panie profesorze, proszę przyjąć od nas największe gratulacje. Szalenie się z tego powodu cieszyliśmy. Od razu przechwyciliśmy wiadomość, bo wiadomość rozbiegła się bardzo szybko. I zaraz Państwu pokażę właśnie takie obiegło zdjęcie, właśnie wszystkie nasze media obiegły właśnie takie oto zdjęcie z tego fantastycznego dnia. Panie profesorze, z czym się wiąże, bo to na pewno duża odpowiedzialność, ale z czym się jeszcze wiąże to stanowisko nowe dla Pana? Ja byłem kiedyś pomysłodawcą utworzenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, bo miałem świadomość, że jesteśmy kompletnie niereprezentowani na przynajmniej na odpowiednim poziomie, szczególnie w kontaktach z władzami, z Ministerstwem Zdrowia. To był jeszcze zresztą okres, kiedy przygotowywano się do ustawy o leczeniu niepłodności i chodziło przede wszystkim o to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało merytorycznego partnera w tym zakresie. Taka jest geneza, więc przez to, że to było towarzystwo, które również powstało dzięki mojej inicjatywie, to muszę powiedzieć, że to jest szczególnie ważne, dlatego że ono się naprawdę rozrosło, było w sposób kapitalny zarządzane przez panią dr Kozioł przez 6 lat. Naprawdę będzie nam trudno dorównać temu poziomowi, który i tej poprzeczce, którą ona ustawiła na takiej wysokości, że trudno będzie jej naprawdę wyrównać, ją przeskoczyć. No i tyle. Życzę sobie, żebyśmy po prostu byli przynajmniej tak samo skuteczni, co będzie trudne, no, w części, tak? Ale co jest ważne, no to jest kontakt w tej sytuacji trudnej, merytoryczny dla wszelkiego rodzaju agencji rządowych. To jest stworzenie standardów leczenia niepłodności. To jest kontakt z organizacjami pacjentów. Taka rola. Dużo pracy. I dla nas jako pacjentów również jest to bardzo, bardzo pomocne, za co serdecznie dziękujemy. To jest kolejna inicjatywa już naszego pana profesora. Dlaczego mówię, że kolejna? No bo właśnie, moi drodzy, przypominam, że od 1 października kawiarenka płodności zyskała nowego partnera, Klinikę Centrum Macierzyństwa z Krakowa i stała się dziełem takim wspólnym Fertility Partnership Polska. I właśnie od 1 października trwa też ogólnopolska kampania edukacyjna Zadbaj o swoją płodność. 10 tygodni, 10 specjalistów z 10 poradami właśnie na temat zachowania zdrowia reprodukcyjnego. No i właśnie, uwaga, uwaga, tak jak mówiłam już poprzedniej naszej kawiarence, zaczynamy rozdawać coś również dla Państwa, żeby właśnie wspierać, żeby pomagać. Szanowni Państwo, właśnie dzisiaj mamy do rozdania po 3 vouchery do Centrum Macierzyństwa w Krakowie, do kliniki VitroLife na konsultację medyczną. O godzinie 17:35, ja już tutaj tylko pokażę Państwu, jakie ładne grafiki również mamy tu przygotowane. Proszę bardzo, tak to ładnie wygląda. Szanowni Państwo, o godzinie dzisiaj właśnie 17:35 na Facebooku właśnie VitroLife i Centrum Macierzyństwa pojawi się informacja, co należy zrobić, aby dostać właśnie taki voucher na konsultację, na 2 konsultacje, tak, do właśnie albo kliniki VitroLife, albo Centrum Macierzyństwa w Krakowie. No więc tak, tymczasem zanim tam zajrzycie, to ja Wam powiem, że polubić konto Instagram małpeczka klinika FTP Polska, polubić FB Centrum Macierzyństwa i VitroLife, polubić YouTube Fertility Partnership Polska i napisać na Instagramie właśnie wiadomość, tak, że chcecie skorzystać z takiego vouchera, z jakiej kliniki chcecie skorzystać. No i tutaj decyduje kolejność oczywiście zgłoszeń. Zaraz wyświetlę Państwu tą informację na samym dole na paseczku, co należy właśnie zrobić, żeby uzyskać taki voucher. To są 3 vouchery do jednej i do drugiej kliniki.
Szanowni Państwo, i już można zgłaszać swoje zapotrzebowanie właśnie na taki voucher. Oczywiście pan profesor również Kurzawa również będzie właśnie jednym z specjalistów, do którego można właśnie się udać. Śledźcie media społecznościowe Kliniki Vitro Life i Macierzyństwa oraz ich Instagramy, bo tam będziemy oczywiście powiadamiać o kolejnych fajnych atrakcjach, które się pojawią właśnie w naszej kampanii Zadbaj o swoją płodność. Szanowni Państwo, za niedługo przejdziemy do pytań, ale zanim przejdziemy właśnie do tych pytań, które spływają do nas cały czas, i to w formie prywatnej, i na Facebooku, i u nas również na naszej stronie, chciałabym również powiadomić, że kolejne nasze spotkanie będzie również wyjątkowe, bo będzie bardzo wyjątkowym tematem, a dotkniemy tutaj tematu oncofertility, czyli raka. Październik jest tutaj akuratnie takim miesiącem raka piersi i właśnie o tym będziemy rozmawiać z naszym panem profesorem Kurzawą oraz z panem doktorem Wojciechem Kolawą, więc możecie już przesyłać, jeżeli dla Was są jakieś istotne tematy na temat właśnie oncofertility i raka, możecie już takie pytania przesyłać i w następnej kawiarence oczywiście panowie tutaj specjaliści będą odpowiadać na Wasze pytania. A tymczasem odwołuję się również do tego paseczka na dole jeszcze raz, Szanowni Państwo, bo tam właśnie jest informacja, co należy zrobić, żeby uzyskać takie vouchery. I serdecznie zapraszam. Dobra, Panie Profesorze, dzisiaj mamy drugą odsłonę naszej kampanii Zadbaj o swoją płodność. Ja już sobie może troszeczkę tak zmniejszę. Dzisiaj będziemy rozmawiać, no właśnie, ja już sobie spróbuję zaraz powiększyć też tą grafikę o... O tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym temacie. Ja może zacytuję, co tutaj jest napisane na tej grafice. Kochajmy się możliwie często i regularnie. Badania jasno wskazują, że największy wskaźnik płodności osiągamy kochając się kilka razy w tygodniu, co 2-3 dni. To skuteczniejsze niż tak zwane współżycie celowane pod konkretny dzień owulacji. Miłość z zegarkiem w ręku to także mniej radości i więcej stresu. Bądźmy spontaniczni. Chociaż wiem, Panie Profesorze, że większość osób, które leczy się na niepłodność, trochę ciężko z tą spontanicznością. Oddaję Panu głos. No, stres jest bardzo powszechną rzeczą u par z niepłodnością. Są badania, które mówią, że to dotyczy przynajmniej 1/3 kobiet i uwaga, też 1/3 mężczyzn, niekoniecznie w tym samym czasie. I mówię tutaj o poważnym poziomie stresu. Jakikolwiek w ogóle stres związany z bezdzietnością to jest przynajmniej 60%. Więc w zasadzie nie ma pary, która by nie doświadczała tego typu problemów, a to odbija się na codziennym funkcjonowaniu, w każdym wymiarze, również w sferze życia seksualnego. Że to jest jedna sprawa. Ja zawsze mówię parom, że oni powinni, że pary powinny rozdzielić kwestię seksu od zachodzenia w ciążę. Po prostu najlepiej, gdy można było taką jakąś, może trochę rzeczywiście sztuczną barierę zrobić. Ale fakt jest taki, że bez seksu, bez współżycia dziecka nie będzie. No i badania naukowe dowodzą, że właśnie takie współżycie, jak tutaj w tej informacji, która została odczytana, 2-3 razy w tygodniu daje największą szansę na to, by kobieta mogła zajść w ciążę. Bo wtedy przez cały okres cyklu w drogach rodnych kobiety są ruchliwe plemniki. Więc nieważne jest, kiedy jest owulacja. Ciekawą rzeczą jest też to, że to jest znacznie bardziej skuteczne niż współżycie tylko i wyłącznie w momencie samej owulacji, bo wtedy prawdopodobieństwo ciąży jest dwukrotnie niższe niż w porównaniu do sytuacji, w której para regularnie sobie współżyje. To jest bardzo ważne, bo przeważnie jest tak, że właśnie jest owulacja i szybko, dobra, teraz to jest ten czas. I wiem, że tak wiele, wiele par właśnie funkcjonuje. To jest taki stereotyp, funkcjonuje w głowach, może na skutek filmów, może na skutek jakichś takich nauk, które w różnych okolicznościach pary dostawały, które no na przykład w trakcie nauk przedślubnych, można się z tego śmiać, ale rzeczywiście takie informacje są przekazywane. Znaczy tutaj znajomość fizjologii jest bardzo istotna, i amerykańskie towarzystwo naukowe, ono w sposób perfekcyjny do tego podeszło, przygotowało bardzo takie ciekawe, bezpruderyjne i wprost opisujące wszystkie zachowania, które sprzyjają zajściu w ciąży. Dotyczy to wszystkich aspektów życia, seksu, stresu, pracy, picia kawy, alkoholu, w tym
z podziałem na wino, nie wino i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, panie profesorze, przejdziemy teraz do naszych pytań. Już widzę, że panie również w komentarzu wpisują pod filmem pytania. Najpierw, drogie panie, zmierzymy się z tymi pytaniami, raczej pan profesor, bo ja będę tylko czytać, z tymi pytaniami, które były zastawione u nas w kawiarence płodności na www.płodność.pl. I co? No i zaczynamy od pierwszego pytania. Ja już uciekam sobie tutaj, o, nie w tą stronę, nie w tą stronę, o, w tą stronę. Tą stronę jest znacznie lepiej. Dobra. Oczywiście, drogie panie, zostawiajcie pytania tam, gdzie są filmy udostępnione w grupach zamkniętych. Musicie wejść, panie, do grupy Niepłodni Razem i tam zostawić swoje pytanie pod pod filmikiem, bo inaczej nie będziemy widzieć tych pytań, więc serdecznie zapraszam, dołączajcie do nas. No i co? I już zaczynam czytać pierwsze pytanie. Drogie panie, drodzy panowie, bo wiem, że też panowie nas obserwują. Już wklejam pytanie, żeby było widać. I czytam. Panie profesorze, czy po stymulacji i punkcji jajników następny cykl jest bezowulacyjny? Czy to powód do niepokoju? Czy często się tak zdarza? Te cykle po punkcji jajników najczęściej są zupełnie normalne, takie jakie są przed cyklem stymulowanym. Natomiast jeżeli zdarzy się jakiś cykl bezowulacyjny, to ja absolutnie z tego powodu bym nie robił tragedii. To jest jednak zachwianie równowagi hormonalnej i nie wyciągam z tego zbyt daleko idących wniosków. Kolejne pytanie, już wklejam, żeby wszyscy widzieli. O, jest. No i teraz tak, witam. Wraz z mężem mamy zamrożoną jedną słomkę nasienia z uzyskaną z biopsji jądra. Czy istnieje możliwość dobrania kolejnego nasienia przez biopsję w celu zwiększenia szansy zapłodnienia, mimo że mamy jeszcze niewykorzystane nasienie z poprzedniej biopsji, pobrane w 2019 roku? Ja bym tutaj nie widział potrzeby robienia kolejnego zabiegu, a to z wielu powodów, bo jest to jednak procedura medyczna inwazyjna, biopsja, wymaga przeprowadzenia badań przed jej wykonaniem, czy no na przykład sytuacje, okoliczności zdrowotne partnera nie uległy pogorszeniu, czy są warunki hormonalne, które pozwalają na wnioskowanie, że plemniki da się pobrać. Czyli to są dodatkowe koszty, już nie mówiąc o samym koszcie procedury. Oczywiście w dużej mierze to zależy od tego, jakiej jakości jest ten bioptat uzyskany z poprzedniej procedury. I w większości wypadków jest tak, że to, co jest zawarte w jednej słomce, starcza do przeprowadzenia jednej procedury ICSI z tego materiału, który jest zamrożony. Ale w sytuacji, kiedy są skrajnie złe parametry nasienia, no niekiedy się używa więcej niż jedną słomkę. Więc tutaj trzeba w moim odczuciu wprost zapytać się embriologów, czy to, co jest zamrożone w zakresie jakości parametrów nasienia, wystarcza, czy nie. Jeżeli wystarcza, absolutnie bym nie robił kolejnego zabiegu, bo po co? Kolejne nasze pytanie jest takie bardzo na czasie z tym, co się dzieje. Czy pana zdaniem istnieje realne zagrożenie wstrzymania działalności klinik leczenia niepłodności, na przykład czasowe niewykonywanie żadnych transferów z racji rozwijającej się epidemii koronawirusa w Polsce? Wszystko się może zdarzyć z różnych powodów. Rekomendacje, jakie my przygotowaliśmy, Amerykańskie Towarzystwo Europejskie, Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii, one w którymś tam swoich punktów zawiera informację, że bądźcie przygotowani na zamknięcie klinik, jeżeli sytuacja ulegnie pogorszeniu. Ja myślę, że nie będzie to miało miejsca, jeśli w ogóle w takim mechanizmie jak w przeszłości, że my ponownie wydamy rekomendację, że kliniki powinny się zamknąć, tylko okoliczności panujące w danym regionie mogą to spowodować, ale to wszelkiej natury, no na przykład to, że lekarze zachorują, to, że embriolodzy zachorują i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak ważne jest to, by kliniki pracowały w takim rygorze, by w przypadku czegoś takiego można było personel zastąpić. Więc
Na pewno będziemy robić wszystko, by do tego nie doszło, ale takiej możliwości wykluczyć nie można. Kolejne nasze pytanie. Jesteśmy po dwóch próbach IVF. Jedna próba z 5 pobranych jajeczek, wszystkie zapłodnione, tylko jedno udało się wyhodować do stanu moruli. Drugie podejście, 6 jajeczek, 4 zapłodnione, ale żadna nie do stanu blastocysty. Nie było transferu. Moje wyniki AMH07, pozostałe genetyczne ok. Nasienie w ogólnym badaniu dobre. Nasz wiek 39 i 50 lat. Nie miałem jakichś szczególnych badań krwi. Niedrożność jednego jajowodu została wyleczona laparoskopowo. Co powinniśmy zrobić? Czy powinno być zastosowanie ICSI, badanie DNA plamnika, assistant checking? Co jeszcze, panie profesorze? No, po pierwsze trzeba powiedzieć też, że tak mogło być. To może być wynikiem okoliczności, w jakich państwo jesteście, z racji na wiek pani i wiek pana. Więc to nie jest taka sytuacja, która nie musi się albo nie powinna się zdarzyć, bo niestety też tak bywa w sytuacji, kiedy współistnieje czynnik wieku obojga partnerów. Więc o tym trzeba po prostu pamiętać. Co powinno być zrobione? No, ja zakładam, że na pewno usiąść z doktorem i dobrze porozmawiać na ten temat, co do tej pory było zrobione. Zostały wszystkie badania, które są badaniami mówiącymi o tym, jaka jest szansa na zajście w ciążę. No. Badania genetyczne, pani pisze, że są w porządku. No to jest niestety słabość zapłodnienia pozaustrojowego w sytuacji, w której pacjenci zbliżają się do kresu wydolności z uwagi na po prostu biologię. Trudno mi to komentować, bo tutaj musiałbym mieć więcej danych. Proszę mi wybaczyć. Trzeba wziąć pod uwagę wszystko. Rzeczywiście wszystkie panele badań, czy były zrobione w rozumieniu oceny, no, chociażby endoskopowego badania, czy tam nie było mięśniaków, czy były mięśniaki, przepraszam, ultrasonograficznego, czy są mięśniaki, czy nie ma mięśniaków, czy jest adenomioza, czy nie ma adenomiozy, jak wygląda endometrium, co to znaczy wyleczona niedrożność jajowodu, bo jeżeli jajowód jest niedrożny, ale w ujściu macicznym i został nawet nacięty, to może ponownie zarosnąć i wtedy tworzą się wodniaki jajowodów. Innymi słowy, jeszcze raz dobrze się przyjrzeć, czy nie istnieją jakieś przyczyny, które wpływają na to, że są takie wyniki tej procedury, a nie inne. Jeszcze raz powtarzam, czynnik szansy tutaj z uwagi na wiek pary, no też trzeba wziąć pod uwagę. Co właśnie wieku mówiliśmy poprzednim razem, te filmy są zawieszone właśnie i na YouTubie Kliniki Vitro Life i również na naszym. Chwilka przerwy, panie profesorze, o właśnie, żeby łyk sobie zrobić wody, ja tylko państwu przypomnę, bo coraz więcej widzę pań nas zaczyna oglądać, ja wiem, że z pracy teraz wracacie przeważnie o tej porze, więc przypomnę, szanowne panie, że w związku z naszą kampanią Zadbaj o swoją płodność, w dniu dzisiejszym są do rozdania 3 vouchery do Centrum Medycznego Macierzyństwa i do Kliniki Vitro Life. I co trzeba zrobić? No właśnie na dole jest teraz ten paseczek, tam widać, co trzeba zrobić, lub wejdźcie sobie na Facebooka właśnie Vitro Life lub Centrum Macierzyństwa lub na stronę właśnie www.vitrolife. Tam w aktualnościach jest też informacja, co trzeba zrobić, żeby taki voucher zdobyć na taką konsultację, podwójną konsultację, moje drogie panie, bo to są dwie konsultacje za jednym zamachem, znaczy nie za jednym, no. Najpierw jest jedna, potem jest druga, następna wizyta. Dobra, lecimy dalej. Już wyświetliło się, chyba się wyświetliło i czytam, witam, czy jest jeszcze szansa, że przy wielkości pęcherzyka 1,94 pojawi się jeszcze pęcherzyk grudkowy i zarodek? Sama średnica pęcherzyka ciążowego to nie jest jedyny czynnik, który determinuje to, czy jest pozytywne, czy negatywne rokowanie na prawidłowe zakończenie ciąży. Więc tu jest szereg innych takich czynników.
Po pierwsze, tu jest ważne to, ile czasu minęło od transferu ciążowy w badaniu ultrasonograficznym wygląda, czy on ma krótką, nieprawidłową strukturę. Istotne jest to w kontekście na przykład badań stężeń beta-HCG, czy one były robione, czy nie. Jakie stężenia beta-HCG, czy ono koresponduje temu stanowi rzeczy, bo przy niektórych wartościach beta-HCG no nie ma szansy na to, żeby zobaczyć zarodek czy pęcherzyk żółtkowy. Więc to są jeszcze istotne informacje, które by trzeba było mieć, żeby odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki naprawdę precyzyjny. Ale jeżeli ono jest tak sformułowane, tak jest szansa, bo na ciążę niestety, niestety, stety, ale niestety może, bo nie ma dobrych parametrów określających w 100% żywotność ciąży. Czyli może być też tak, może się zdarzyć taka sytuacja, że nawet przy pęcherzyku, który ma prawie 2 cm, jeszcze nie widać ani pęcherzyka żółtkowego i zarodka. Ale tak jak powiedziałam, to zależy od innych okoliczności również. I dlatego no, polecałbym w takich sytuacjach zawsze wstrzemięźliwość w podejmowaniu decyzji, które niosą z sobą jakieś dosyć radykalne konsekwencje. A tutaj takie pytanie, panie profesorze. Zastanawiam się nad zmianą kliniki i przeniesieniem swoich właśnie zarodków. Jak odbywa się takie przeniesienie zarodków? Czy jest to bezpieczne? Czy przewozimy je osobiście? Czy to jest skomplikowana procedura? No to jest dobre pytanie, dlatego że państwo macie prawo do swoich komórek rozrodczych i do swoich zarodków w sposób oczywisty, bo jest to państwa własność i macie to zagwarantowane w umowach z klinikami, to gwarantuje też ustawa o leczeniu niepłodności, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie działania podjąć. Natomiast no ja nie ukrywam, że my mamy w Szczecinie, czy ja mam wielokrotnie takie sytuacje, że pary do mnie się zgłaszają z innych ośrodków w Polsce z zapytaniem, czy mogliby rozpocząć leczenie u nas. I dopytuję się o to, czy mają zamrożone zarodki, czy nie, bo uwarunkowania prawne są takie, że do następnej procedury można przyjść wtedy, tylko wtedy, kiedy wykorzystane zostaną zarodki z poprzednich procedur. I ja muszę powiedzieć, że ja im to odradzam. Zawsze im to odradzam i będę odradzał, dlatego że to jest zupełnie niepotrzebna czynność, która może się wiązać potencjalnie z wpływem na skuteczność leczenia. No bo proszę sobie wyobrazić coś takiego, że mam zarodki w jednym mieście, chcę je przenieść do drugiego miasta albo z jednej kliniki do drugiej kliniki, nieważne zresztą, to żeby je państwu przekazać, to embriolog musi je wyciągnąć z pojemnika ściekłym azotem, przełożyć do pojemnika transportowego ściekłym azotem. To już jest wahnięcie temperatury, zmiana warunków otoczenia. My witryfikujemy zarodki, one się znajdują w bardzo niewielkiej objętości pożywki i te wahnięcia temperatury mogą potencjalnie mieć wpływ na żywotność zarodków podczas po rozmrożeniu. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sam transport. Ten transport też nie jest tani, bo to jest transport, który się musi odbywać w sposób monitorowany, więc Państwo nie możecie sami tych zarodków zabrać. To musi być zorganizowane w koordynacji przez dwie kliniki. I potem znowu z pojemnika transportowego w tej klinice docelowej one muszą być wyciągnięte z transportowego, przełożone do tego pojemnika, który jest pojemnikiem, w którym one będą się dalej znajdować. No jest jeszcze kwestia protokołu zamrożenia i protokołu rozmrożenia i pewne niuanse i czynności, które mają miejsce w jednej klinice, niezależnie od tego, jak one mogą być ze sobą zbliżone, do siebie zbliżone z drugiej klinice, to jednak istnieją. I to wszystko może mieć potencjalny wpływ na skuteczność potem procedury, która jest wykonywana z tak przekazanymi zarodkami, komórkami rozrodczymi, komórkami jajowymi i plemnikami. Więc tak jak powiedziałem, no ja z tych względów, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro pacjenta, bo tu chodzi o dobro pacjenta i skuteczność leczenia, to odradzam. I jak ktoś się do mnie zgłasza, mówi nie. Jak państwo rzeczywiście nie zajdziecie w ciążę po transferze mrożonych zarodków w tej klinice, w której byliście dotychczas leczeni, to wtedy, kiedy będziemy rozpoczynać nowy cykl, serdecznie zapraszam.
No, powiem, przyznam, że sama słyszałam takie głosy właśnie dziewczyn, że chciały poprzenosić. To się dość Mi często się wydaje, że zdarza. to jest niepotrzebne, tak zupełnie poważnie do tego podchodząc, biorąc aspekt i praktyczny, i finansowy, i stresu. Wydaje mi się, że jeżeli jest decyzja o zmianie kliniki, to absolutnie jest prawo do zmiany kliniki. Jest gdzieś tam chęć w pacjencie wynikająca z faktu chociażby utraty zaufania do kogoś, tudzież spróbowania w innym miejscu, żeby móc sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy zrobiliśmy wszystko, żeby mieć dzieci. Absolutnie ja to rozumiem. Natomiast nie należy robić zupełnie niepotrzebnych czynności, które mogą tak naprawdę wpływać na szansę na posiadanie dziecka. Tak? Wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, ale no, na koniec dnia, tak jak powiedziałam, Państwo jesteście właścicielami tego materiału i zarodku, w związku z tym Państwo decydujecie. I wtedy kliniki powinny te zarodki absolutnie przekazać, sprawdzić, czy mają wszystkie warunki służące ku temu, by ta klinika odbierająca mogła je przyjąć, bo taka jest procedura, zaaranżować to wzajemnie się kontaktując w taki sposób, żeby te konsekwencje negatywne w maksymalnym stopniu zmniejszyć. Panie profesorze, no, niestety w związku z COVID-em ponownie pytanie trafiło i to już nie z listy, tylko ode mnie z grupy Obudź sobie życie. Czym skutkuje przerwanie stymulacji, brak punkcji przez trafienie na kwarantannę, zachorowanie na COVID w trakcie To stymulacji? Co się wszystko dzieje? zależy na jakim etapie. W zasadzie z punktu widzenia takiego długoterminowego, to przerwanie stymulacji niczym nie skutkuje negatywnym. W zasadzie skutkuje, nazwijmy to zaburzeniami, czy może skutkować zaburzeniem cyklu miesiączkowego, tego cyklu miesiączkowego, w którym była stymulacja. Powstaniem to bieli jajnika, bo nie ma punkcji, a pęcherzyki dalej mogą rosnąć, kilka pęcherzyków jajnikowych może dalej rosnąć, więc jajniki mogą być powiększone i może dochodzić do ryzyka skręcenia jajnika. Broń Boże, ono nie jest wysokie, ale należy to brać pod uwagę. Czyli na pewno dobrym rozwiązaniem sytuacji, w której coś się stało takiego, to jest rzeczywiście przerwanie stymulacji jajeczkowania, odłożenie leków na tych stymulujących na półkę i zajęcie się tym, co jest dla Państwa najważniejsze, czyli zdrowiem osobistym, bo to, czy Państwo będziecie zdrowi, to jest podstawowy czynnik potem rokowniczy w kontekście szansy na posiadanie dziecka. A to, że jedna stymulacja musi być odłożona na bok, to w tym kontekście to nic wielkiego. No dobrze, jeszcze takie jedno pytanie, które tutaj padło z mojej grupy, z bardzo niskim AMH, już panu pokazuję. Chciałabym zapytać, jak można zwiększyć powodzenie IVF przy skrajnie niskim AMH 0,08? Komórki są, ale albo niedojrzałe, albo się nie zapładniają. Wiek 41 lat. Tutaj główny czynnik to znowu nie jest AMH, nawet jeżeli są komórki, tylko niestety główny czynnik to jest czynnik wieku. I jedną rzeczą jest to, co mówię, rezerwa jajnikowa, która jest miarą zdolności pobrania komórek jajowych, a drugą rzeczą jest wartość biologiczna komórek jajowych, która najczęściej idzie w parze, znaczy jedno i drugie idzie w parze, ale to szczególnie idzie w parze z wiekiem. Czyli wartość biologiczna komórki jajowej jest uzależniona od wieku pacjentki. No i to jest jedyny problem, z którym wprost nie potrafimy sobie poradzić. Czyli nie ma takiego leku, cudownego leku, którego można było podać, w wyniku którego pacjentka będzie miała komórki o większym potencjale rozrodczym w kolejnym cyklu. No, czegoś takiego nie ma. Oczywiście można to optymalizować, patrzeć na to z takiej perspektywy, czy są jakieś sytuacje związane ze stylem życia, które można zmienić, kwestia diety, ja to już wielokrotnie mówiłem, palenia papierosów i tak dalej, ale to wcale przełomu być nie musi. No niestety problem polega na tym, że biologii w pewnych sytuacjach nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Spodziewany współczynnik ciąż u pacjentek w wieku po 40 roku życia to jest gdzieś do 5%, niektórzy mówią maksymalnie 10% ciąż, a poronień to nawet do 50%. I jeszcze jedno takie pytanie. Czy każdy polip endometrialny należy operacyjnie usunąć? Jestem przed drugim kriotransferem i wykryto u mnie 8 mm polip endometrialny. Czy jest to jednoznaczne z odwołaniem transferu? Czy to wina wcześniejszej stymulacji do in vitro?
Znaczy, daleki byłbym odmówienia o winie. Faktem jest, że wysokie stężenia estrogenów, które towarzyszą stymulacji jajeczkowania, one w jakiś sposób mogą predysponować do tworzenia polipów endometrialnych. No tak po prostu się zdarza. I powiem z własnego doświadczenia, ciąża w sytuacji, w której pacjentka ma polipa, może mieć miejsce. Ale no, rekomendacje mówią raczej o tym, by taki polip przed procedurą usunąć. I to jest znowu ciekawa rzecz. Mówię o czymś, co jest troszeczkę empiryczne, nie ma jednoznacznych dowodów na to, ale wydaje się bardzo logiczne. I ja swoim pacjentom zalecam usunięcie polipa. W rekomendacjach mówi się o takiej granicznej wartości 1 cm, ale dlaczego 1 cm, a nie 0,5 cm, tak? Dlaczego nie 1,5? Więc ja bym raczej usunął, zanim bym robił tutaj transfer. Panie profesorze, przeskoczmy może na tą boczną naszą tabelkę. Może nie wiem, od dołu, od góry, jak tam pan woli. Jak pani woli? A, to może od dołu ciachamy. Pani Aleksandra jest pierwsza od dołu. Jestem obecnie przed transferem 22.10. Od 13.10 przyjmuję raz dziennie zastrzyk z Buserelin. Od 4.10 włączam progę NOVA 3 razy dziennie. 17.10 mam włączyć progesteron, ale ostatni zastrzyk z Bursalin mam przyjąć 16.10. Nie rozumiem, dlaczego mam łączyć Bursalin z progę NOVA. Czy to jest w porządku? Są dwie metody przygotowania, trzy, cztery, pięć, dobra. Te, co najczęściej są stosowane, to są albo w cyklach, w których my podajemy estrogeny i progestageny sekwencyjnie w jednym cyklu, w taki sposób, żeby odtworzyć pierwszą fazę cyklu estrogenami, potem od pewnego momentu, najczęściej to jest połowa cyklu, tak jak w fizjologii, dołączyć do tego progesteron dopochwowo i może doustnie, albo podskórnie, albo domięśniowo jakiś preparat. I potem, jeżeli jest zamrożona blastocysta, to rozmrozić blastocystę w 5. dniu przyjmowania progestagenów i wykonać transfer. To jest jedna metoda. Modyfikacja polega na tym, i ona kiedyś częściej była stosowana. Polega na tym, by podawać analogi GnRH, tak jak w tym wypadku buserelinę, po to, by spowodować to, żeby nie występowała własna czynność hormonalna. My w tej chwili wiemy, że to nie zawsze jest potrzebne, ponieważ większość pacjentek ma zablokowaną tą własną czynność hormonalną poprzez dawkę estrofenu albo progynowy dzienną, która wynosi 4-6 mg. I to już wystarczy, żeby ta własna czynność hormonalna była zablokowana. Tym niemniej niektórzy stosują też to, co jest tutaj opisane, że się podaje właśnie analog GnRH, by mieć tę pewność i dopiero potem zaczyna się przyjmować estrogeny i w pewnym momencie, kiedy endometrium wyrośnie na odpowiednią grubość, włącza się również progestageny. I myślę, że o ten wariant tutaj chodzi. W badaniach, które potwierdzały skuteczność jednego postępowania w stosunku do drugiego postępowania, to tak naprawdę nie wykazano różnic, żeby to, czy ta metoda, czy tamta metoda miała przewagę nad drugą. No i trzeba czas wspomnieć o tym, że w zasadzie można też zarodki przenosić w cyklach naturalnych, tylko wtedy trzeba znać dobry moment jajeczkowania. No dobra, teraz będzie pytanie od pani Ani G. Tylko pani Ania G napisała to w dwóch komentarzach, więc ja to połączę. Oczywiście jest tam, panie profesorze, jest tam. Zaczyna się tak: doktorze, kilka ostatnich cykli mam stymulowane aromkiem plus zastrzyk na pęknięcie owitrel. Cykle monitorowane, owulacja potwierdzona, ale do zapłodnienia nie dochodzi. Jakie badanie warto jeszcze wykonać? Wiek 25 lat. Mąż, wyniki dobre, wszystkie hormony AMH, insulina sprawdzona. Mam PCOS i IO. Szczupła osoba. To chodzi o pacjentkę, która ma prawdopodobnie cykle bezowulacyjne własne na podstawie tego, co opisała. Przyczyną tego może być zespół policystycznych jajników. No i takim postępowaniem standardowym to jest próba indukcji jajeczkowania za pomocą letrozolu, czyli tutaj leku, który się nazywa Aromek.
No i prawdopodobieństwo ciąży, jeżeli dochodzi do cykli owulacyjnych, to ono jest bardzo zbliżone do prawdopodobieństwa ciąży w cyklu naturalnym. Czyli tu się należy spodziewać prawdopodobieństwa ciąży na poziomie 10, maksymalnie 15% miesięcznie. Innymi słowy, jeżeli pani miała kilka stymulacji, to no, trzeba się zastanowić, czy nie zmienić strategii, ale przez wykonanie trzech takich stymulacji to jest absolutnie w porządku, tak? Bo właśnie do trzech, między 3 a 6 powinno się w takich sytuacjach zalecać. Właśnie z uwagi na to, że nawet w sytuacjach, w których dochodzi do jajeczkowania, ta skuteczność takiego postępowania nie jest najwyższa. Ale jest to postępowanie standardowe, tak? Okej, pani Kinga pisze do nas. Dzień dobry, no jak zwykle progesteron. Ten temat wraca jak bumerang. Jak to jest z progesteronem po transferze? Dwa dni po, wynik 8,4. Przyjmuję utrogestan 3 razy 1, duphaston 3 razy 1. Czy wynik faktycznie jest dobry, bo duphaston nie wychodzi we krwi? No, o tym żeśmy już wielokrotnie Teraz. rozmawiali i to jest tak, że stężenie progesteronu we krwi przy przyjmowaniu leku dopochwowo, ono jest dziesięciokrotnie niższe w stosunku do tego, który jest ważnym dla nas narządzie docelowym, jakim jest macica. I teraz to, co zresztą jest wiadome, to podając duphaston również, mimo że podamy duphaston, mimo że on jest we krwi, to go nie zmierzymy, bo to nie jest duphaston, bo to nie jest progesteron, tylko dydrogesteron, czyli to jest inna zupełnie forma syntetycznego progesteronu, tak zwany progestagen. Innymi słowy, w macicy stężenie progesteronu na pewno jest prawidłowe, a to względnie niskie, bo to jest znowu temat dyskusyjny, czy 8,4 to jest niskie, czy to nie jest niskie, jest zabezpieczone przez to, że pani dostaje dydrogesteron doustnie, który na pewno działa, działa jak progesteron, ale tutaj nie jest zmierzony. No dobra, kolejne pytanie. Bach, od pani Agaty. Dzień dobry, moje pytanie dotyczy implantacji zarodka. Przy naturalnym poczęciu ma to miejsce około 6-7 dnia. A jak to wygląda po transferze blastocysty, w którym mniej więcej dniu dochodzi do implantacji? To też jest mniej więcej szósty, siódmy dzień od momentu punkcji jajników. Czyli jeżeli blastocysta jest przenoszona w piątym dniu, to implantacja zaczyna się praktycznie bezpośrednio po przeniesieniu, dzień później, 2 dni później, ona już jest w toku. Ale jeszcze do tego, myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Wracając do tego poprzedniego pytania. Właśnie miałam na ten temat wykład ostatnio i naprawdę przekopałam mnóstwo pozycji piśmiennictwa. To chciałbym panie uspokoić i powiedzieć na przykład coś takiego, że są bardzo duże badania, które pokazują, że skuteczność procedury in vitro, w której to procedurze, ta druga faza cyklu jest uzupełniana wyłącznie dydrogesteronem, nawet bez podawania tego progesteronu dopochwowego, jest taka sama jak w sytuacji, w której podawany jest progesteron dopochwowy. I sam progesteron dopochwowy w bardzo wielu wypadkach bez dodatkowej suplementacji jest absolutnie wystarczający, jeśli chodzi o skuteczność i zabezpieczenie wczesnej ciąży, potencjalnej wczesnej ciąży, jak każda inna metoda substytucji hormonalnej. Więc naprawdę nie ma potrzeby podawania nie wiadomo jakiej ilości leków w drugiej fazie cyklu. Teraz proszę wybaczyć, nie pokażę pytania kolejnego. Panie profesorze, pani Małgorzata P., to jest drugie pytanie od góry, bo niestety ten komentarz gdzieś mi uciekł, ale przeczytam. Czy zarodek klasy 2.3.3, 2cc, może dać szansę na ciążę? To jest, no każdy zarodek może daje szansę na ciążę. Absolutnie każdy. I ta zbieżność morfologii, czyli wyglądu morfologicznego zarodka, który tutaj jest opisany tak, a nie inaczej, z implantacyjnością jest, z zakresem, powiedzmy sobie, ewentualnych problemów genetycznych w tym zarodku.
W tej chwili wiemy, że raczej nie. Ale morfologia zarodka, nigdy to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, jest taka, że im lepszy zarodek, lepiej wyglądający, tym daje większą szansę na ciążę. Ale uwaga, my nie znamy wszystkich, powiedzmy sobie, aspektów rozwoju przedimplantacyjnego, albo poznajemy je w chwili obecnej i wiemy również, że zarodek, który w danym momencie wygląda na brzydki, już po kilku godzinach może wyglądać bardzo ładnie. Więc nie dałbym się tutaj takiej, nie poddałbym się tutaj i bym spróbował takiego transferu. Pani Małgosiu, zaraz przeczytam Pani pytanie. Dojdziemy jeszcze tylko do samej góry tutaj. Panie profesorze, jakby Pan był uprzejmy przeczytać sobie jeszcze też to pytanie od Pani Małgorzaty P. na samej górze, a ja za ten czas przypomnę, drogie Panie, że mamy do rozdania po 3 vouchery do Centrum Macierzyństwo w Krakowie i do kliniki VitroLife. To są vouchery na konsultacje. Jak je zdobyć? No właśnie na dole paseczek jest taki, który się przewija, jak zdobyć te vouchery, ale również na Facebooku VitroLife czy na Centrum Macierzyństwa są te informacje, również na stronie www.vitrolife.pl w aktualnościach, to jest na samym dole strony, w aktualnościach po lewej stronie i jest właśnie też informacja, jak zdobyć taki voucher na konsultacje. Serdecznie zapraszam, również nasz pan profesor Kurzawa będzie przyjmował na taką konsultację. I co jest super, to nie jest jedna tylko konsultacja, czyli jedna para ma dwie konsultacje, tak? Pierwszą i drugą. Więc serdecznie zapraszam. Piszcie na Instagramie, że chcecie taki voucher, że jest Wam potrzebny, wybierzcie klinikę, wskażcie klinikę i ktoś się na pewno do Państwa zgłosi, tylko uwaga, tutaj kto pierwszy, ten lepszy, więc trzeba szybko działać. No. Już możemy dalej, Panie Profesorze? Tak, oczywiście. No to dobra, to odpowiedź dla Pani Małgorzaty P. Pierwsza ciąża obumarła naturalnie 5 lat temu, w 8 tygodniu, teraz in vitro ciąża obumarła w 6. Co dalej? Co dalej, panie profesorze? No, pani tutaj opisuje sytuację jeszcze, że jest heterozygotą w zakresie MTHFR, homozygotą w zakresie PAI1, no nie wiem, 4G, 5G. Dostawała kleksanę, 65 kg, prawidłowe kariotypy. Robiła dodatkowe, rozszerzane badania immunologiczne, dostawała GM-CSF, N-Corton. No i to jest ten sam temat, o którym żeśmy mówili wielokrotnie już. To jest to, co było też nagrane podczas rozmowy z Timem Childem. To jest tak, że w przypadku nawracających strat ciąż, a niektórzy uważają, że nawracające niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego to jest taka szczególna forma nawracających strat ciąż, należy spojrzeć na ogólny stan zdrowia, uwzględnić wiek pacjentki, wziąć pod uwagę to, czy istnieją jakiekolwiek nabyte zaburzenia anatomiczne w macicy, adenomioza, mięśniaki, polipy. Warto tutaj uwzględnić właśnie dobre badanie ultrasonograficzne, ewentualnie histeroskopię, albo też ultrasonografię ze środkiem kontrastowym, czy ultrasonografię trójwymiarową. Badania genetyczne, właśnie te, które pani zrobiła, kariotypy i badania w kierunku trombofilii. Wszystko inne to są elementy, o których możemy domniemać, że mogą być przyczyną nawracających niepowodzeń rozrodu i nie można powiedzieć, że na pewno są. Więc ja bym się nie poddawał. Pod tym kątem bym podszedł do tego. Diagnostyka, nie wiem w jakim zakresie była robiona trombofilii jeszcze tej nabytej, antykoagulant toczniowy, przeciwciała, przeciwkardiolipinowe, przeciwko glikoproteinie. Więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli te badania wychodzą tak jak tu wychodzą, to przy odpowiedniej suplementacji kwasem foliowym, witaminą B12, przy prawidłowej diecie, prawidłowościach w jamie macicy, jeżeli tak jest, no starać się dalej. No. A tymczasem, o, taka informacja nadeszła do nas. No właśnie. Taka. Czyli przyjemna. Jest światełko w tunelu.
Tak. I optymistyczne. Dobra, lecimy dalej. Drogie panie, zadajecie mi pytanie prywatne, tu widzę, czy będzie do odtworzenia. Tak, jak zawsze te filmy są do odtworzenia. Ja wiem, że teraz wracacie z pracy albo jesteście gdzieś w pracy. Tak, te filmy są do odtworzenia. Obserwujcie i kanał VitroLife, i nasz kanał, i tam zawsze są wszystkie te filmy z naszym panem profesorem. Więc na spokojnie, to jest do odtworzenia. O, a takie pytanie. Czy przy bardzo słabych wynikach nasienia, morfologii zero, nie mamy szansy na naturalne zajście w ciążę? Powinniśmy zacząć myśleć o in vitro? Nie ma takiej sytuacji, że szansa na ciążę jest zero przy naturalnej współżyciu. W warunkach oczywiście takich, gdzie nie istnieje niepłodność bezwzględna. To jest sytuacja brak jajowodów, zupełna azoospermia u mężczyzny. To są takie przykłady. Więc morfologia zero to jest tylko wynik badania i to może jednego badania nasienia, który wskazuje na potencjalny problem z budową plemników. I tutaj postępowanie powinno być takie: przy nieprawidłowym wyniku badania nasienia, taki wynik się powtarza. Warto, ja to polecam, skonsultować go z andrologiem, który ma odpowiednie doświadczenie w zakresie problemów andrologicznych. No i potem podejmować dalsze decyzje. Natomiast prawda też jest taka, no można tu zrobić rozszerzone badanie nasienia, uzupełnić o badanie integralności chromatyny plemników, testy czynnościowe, wiązania się plemników z osłonką przejrzystą. A prawda też jest taka, że no w sytuacjach dosyć częstych, to tak jak tutaj, gdy morfologia wynosi 0%, to w sytuacji, kiedy pacjentki nie zachorzą w ciąży po pewnym okresie czasu, no rzeczywiście dochodzi się do zapłodnienia pozaustrojowego. Ale to samo w sobie, morfologia 0% stwierdzona na początku diagnostyki niepłodności, na samym początku nie stanowi wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego. No i pytanie takie, dostałam prywatnie. Witam, jestem już po dwóch operacjach na endometriozę i przy obu zabiegach wycięto torbiele czekoladowe z obu jajników. Po czym torbiele endometrialne pojawiły się ponownie razem z wodniakami na jajowodach i teraz pytanie, panie doktorze, czy przed operacją lepiej wybrać się po pobranie jajeczek z jajników i czy jest to w ogóle możliwe mając torbiele? No to jest bardzo frustrująca sytuacja, ponieważ jest imperatyw taki, że w endometriozie torbiele endometrialne operować od razu i bardzo wielu lekarzy to zaleca. Tymczasem ja bym tutaj zalecał rozwagę, dlatego że torbiele endometrialne, jeżeli nie współistnieją żadne inne dolegliwości związane z endometriozą, to zaleca się operować wtedy, kiedy one mają odpowiednią średnicę, wtedy, kiedy potencjalnie mogą zniszczyć jajnik, tudzież mogą stanowić przeszkodę przy pobraniu oocytów do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. I teraz tak, jedna operacja w przypadku endometriozy, nie dziwi mnie to, że może dojść do konieczności albo do powstania ponownych torbieli endometrialnych, bo one potrafią rosnąć. A im więcej wejść do brzucha, im więcej ingerencji w brzuchu, im dłużej trwa endometrioza, tym większe prawdopodobieństwo, że tworzą się wzrosty w brzuchu i te wzrosty w brzuchu powodują znowu zarośnięcia jajowodów. I te zarośnięcia jajowodów w odcinku brzusznym, czyli w tej części brzusznej, czyli blisko jajnika, one są odpowiedzialne za powstawanie tak zwanych wodniaków jajowodów. Czyli sytuacji, w której gromadzony jest w jajowodach płyn, który niestety ma bardzo niekorzystne działanie na potencjalnie implantujący się zarodek, który jest przeniesiony do macicy w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. I o ile my mamy dużo zamętów w zakresie tego, jakie postępowanie powinniśmy wdrożyć u pacjentów niepłodnych, to co do jednego jest pewność. To jest jedna z 3 na 400 rekomendacji, co do których mamy stuprocentową pewność. To, że wodniaki jajowodów powinny być przed procedurą zapłodnienia pozaustrojowego w jakiś sposób usunięte, albo przynajmniej macica powinna być zabezpieczona przed kontaktem z tym płynem, który znajduje się w wodniakach jajowodów.
Czyli można również skoagulować ujścia macicznych jajowodów, albo je przeciąć, albo zaklipsować, albo od strony jamy macicy takimi nawet zatyczkami można je można zamknąć. Czyli tu ja nigdy nie rekomenduję dwóch operacji, chyba że w jakichś nie wiadomo jak specyficznych okolicznościach z powodu endometriozy. No i w przypadku wodniaków jajowodów, przed przystąpieniem do procedury, no trzeba coś z nimi zrobić. Dobra, zanim przeczytam drugie pytanie, odpowiem na pytanie. Kanał YouTube to jest Fertility Partnership Polska. Tam trzeba polajkować ten kanał. Właśnie to jest ten kanał, Fertility Partnership Polska, więc szukajcie. Ten kanał trzeba polajkować Instagrama, trzeba polajkować Facebooka, Centrum Macierzyństwa i Vitro Life. No i napisać na Instagramie, że chce się taki voucher. Tak. Bo tutaj panie pytają, więc musiałam taki wtręt zrobić. No dobra, ale lecimy. Teraz pytanie właśnie z naszego dzisiaj tematu. Po zastrzyku Ovitrel lekarz mi zalecił współżycie od środy do piątku w rozsądnych odstępach. Nie wiem, co to znaczy. Czy częstotliwość ma znaczenie w tych konkretnych dniach? Ja Państwu powiem, co jest w amerykańskich rekomendacjach na ten temat. Nie dlatego, że musiałem przeczytać rekomendacje, żeby wiedzieć, tylko mnie po prostu bawi, że Amerykanie tak to fajnie i bezpruderyjnie opisują i ten. Tam jest wprost pisane, że prawdopodobieństwo ciąży zależy od częstości współżycia. Najwyższe jest wtedy, kiedy jest codziennie, i oni potem piszą, ale nie zawsze jest to możliwe. W związku z tym zalecają, by współżyć co drugi, co trzeci dzień. I koniec, wszystko na ten temat. W takim cyklu, jaki jest pani, to nawet cyklu, który jest w jakiś tam sposób farmakologicznie wspomagany, to ja bym niezależnie od tego po prostu zalecał regularne współżycie od początku cyklu do końca tego cyklu, co drugi, co trzeci dzień. No i dobra, a takie króciutkie pytanie jeszcze nam tutaj takie wpadło. Bach. Tutaj. O, progesteron 20,2 nanogramy, chyba nanogramy. Tak. 18 dzień cyklu, krótkie cykle do 25 dni, o czym może świadczyć, starając się o dziecko. No, wcale o niczym nie musi świadczyć. To jest bardzo ładne stężenie progesteronu w 18 dniu cyklu. Krótkie cykle miesiączkowe, mówimy o patologii, powiedzmy sobie, też bym tego nie za bardzo nie podkreślał. Wtedy, kiedy one są krótsze niż 25 dni, a długość cyklu jest w dużej mierze przy prawidłowym wzroście pęcherzyka jajnikowego warunkowana długością pierwszej fazy cyklu, czyli dynamiką wzrastania pęcherzyka jajnikowego. Czyli cykl 25-dniowy może mieć zupełnie prawidłową fazę lutealną, w której z pewnym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że dochodzi do owulacji w granicach 11 dnia cyklu. To tak może być to zupełna norma. No i dobra, i wskoczyło takie długie pytanie. Zaraz je doczytam, albo też tu w bocznej, naszej prywatnej w drodze. O, mam policystyczne jajniki oraz insulinooporność. W drugim cyklu stymulowanym lamettą plus pregnyl zaszłam w ciążę. Niestety okazała się pozamaciczną. Jestem już po laparoskopowym usunięciu jajowodu wraz z ciążą. Staranie możemy wznowić w styczniu. Moje pytanie, czy jest sens znowu próbować cykli stymulowanych przy jednym drożnym jajowodzie, czy lepiej od razu wdrożyć procedurę in vitro? No tu jest sytuacja, w której pani zaszła w ciąży, czyli dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej. Doszło do nieprawidłowej implantacji w jajowodzie. Jeden ten jajowód został usunięty, drugi został. I oczywiście pani naturalnie może zajść w ciążę, pewnie po wsparciu też farmakologicznym, by mieć pewność, że dochodzi do jajeczkowania. Ale to prawdopodobieństwo zajścia w ciążę będzie oczywiście niższe, no z tego powodu, że został tylko jeden jajowód. To raz, a dwa, no nie wiadomo, czy nie ma jakichś negatywnych konsekwencji leczenia operacyjnego, które może skutkować, powiedzmy sobie, wydolnością tego drugiego jajowodu, czy zaburzoną funkcją tego drugiego jajowodu.
Na przykład po takim zabiegu też mogą powstawać wzrosty wewnątrzmaciczne. Więc to wszystko zależy od tego, jaki państwo, jakiego ducha państwa jesteście, ile pani ma lat. Jeżeli jest pani zupełnie młodą panią, nie czuje pani jakiejś ekstremalnej presji na zachodzenie w ciążę, to można spróbować indukcji jajeczkowania w podobnym schemacie, ale trzeba wiedzieć, że prawdopodobieństwo ciąży na pewno będzie dużo niższe niż w sytuacji, w której by były dwa jajowody. No i istnieje prawdopodobieństwo znowu niestety kolejnej ciąży pozamacicznej w tym jajowodzie, który został. Ja, nie wykluczając takiego postępowania, bym jednak rzeczywiście rekomendował bardziej zapłodnienie pozaostrzone. Ale co, sprawdzić na przykład drożność tamtego jajowodu, czy nie ma sensu? Ja nie wiem, to jest tak, żeby te nakłady na diagnostykę nie przerastały nas, tak? To znaczy jest gdzieś jakaś, powinna być zachowana jakaś równowaga między tym, co robimy w celu określenia jakiejś, powiedzmy sobie, cechy, predyspozycji, problemu, który realnie załatwia temat, tak? A to ta sytuacja dla mnie tutaj nie jest taką sytuacją. Więc raczej byłbym już zdecydowanym na zapłodnienie pozaustrojowe, a może w sytuacji COVID-u, braku chęci narażania się na jakieś, powiedzmy sobie, problemy wynikające z faktu, że co będzie, jeżeli będę w trakcie procedury, a będą jakieś perturbacje w klinice czy coś, no to sobie przesunę ten początek tego in vitro, nie wiem, na styczeń, luty, marzec, nie wiem, a do tego czasu jednak będę próbować brać leki stymulujące, indukujące jajeczkowanie. Tak? No, czy innymi słowy, to taki rodzaj kompromisu, który wydaje się logiczny. Ale to nie jest tak, że ta sytuacja no, jest zupełnie klarowna w kontekście stymulacji jajeczkowania. Nie, nie. Po prostu dla wielu to jest po prostu od razu wskazanie do zapłodnienia pozaostrzonego z punktu widzenia medycznego. Okoliczności mogą to oczywiście modyfikować. Panie profesorze, jak jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze pociągnę dalej, bo to też często się zdarza, że dziewczyny pytają, jeżeli się pozbywamy jednego jajowodu, owulacja jest raz z jednej strony, raz z drugiej strony, tak to jest, panie profesorze? W jednym miesiącu? Nie, no owulacja wcale nie musi być raz z jednej, raz z drugiej. Ona najczęściej jest raz z jednej, raz z drugiej, ale zdarzają się sytuacje, że jest kilka miesięcy pod rząd po jednej stronie. Także to jest trochę też znowu efekt szansy. To oczywiście, gdybyśmy mieli badać naukowo, czy mieli jakieś markery, po której stronie jest jajeczkowanie, to byśmy to pewnie stosowali, tylko po co, bo jakie to ma znaczenie. I faktem jest, że w sytuacji jednego jajowodu to na logikę prawdopodobieństwo jest większe wtedy, kiedy owulacja jest po tej stronie, po której jest drożny, prawidłowy jajowód, niż potem jest sytuacji, kiedy po drugiej stronie, kiedy jest niedrożny lub go nie ma. No ale właśnie dziewczyny się pytają, czy to się przechwyca później, tak? Ale to nie wyklucza też ciąży. To też jest tak, że ciąża, a wtedy prawdopodobieństwo ciąży jest 0%, jeśli się to zdarza. Aha, no dobra, dobra, bo to też takie częste pytania i bach, i tutaj następne takie pytanie, jakie wskoczyło. FSH 4,39, LH 6,46, AMH 3,44, wiek 42. Jakie są szanse na zajście w ciążę? To nawet 42 lata. Te wyniki są niesamowicie dobre. Są bardzo dobre, bo one pokazują na bardzo dobrą rezerwę jajnikową. Ale znowu, to samo, co powiedziałem. Rezerwa jajnikowa to jest w tym wypadku prawdopodobieństwo dobrej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania. Czyli gdyby to miało być na przykład wykonane zapłodnienie pozaustrojowe, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że uda się pobrać wiele komórek jajowych. I to jest fantastyczna sprawa. Ale biologiczna wartość tych komórek jajowych, ona znowu będzie plus minus odpowiadała wiekowi. I to prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest, ale ono jest pochodną w pierwszej kolejności wieku, a w drugiej kolejności tych testów potwierdzających prawidłową rezerwę jajnikową. W tej sytuacji w cyklu naturalnym pani ma jedną komórkę jajową, a przy tych parametrach hormonalnych, które pani pokazuje, po jednej stymulacji jajeczkowania do in vitro z bardzo dużym prawdopodobieństwem pani by miała
kilka, jeśli nie kilkanaście ocytów. Tego należałoby się raczej uchwycić i raczej pójść w kierunku in vitro, bo tu jest szansa stworzenia wielu zarodków. A jak jest wiele zarodków w wyniku jednej stymulacji, jednego cyklu, no to kumulatywnie mocno zwiększa prawdopodobieństwo posiadania dziecka. No dobra, a tu znowu w naszym temacie. Wracając do rekomendacji amerykańskich lekarzy, czy współżycie codziennie nie obniża jakości nasienia? Nie, dobra, to, nie mam doczytać. To się śmiejemy z tych amerykańskich lekarzy, bo to polscy lekarze takie same rekomendacje mają, ale to się sprowadza do tego, że tam za tym idzie drugi komentarz. Ten drugi komentarz jest znowu bardzo fajny. Mianowicie on mówi, że częstość współżycia, rytm współżycia powinna określić para i powinien on odpowiadać własnemu zapotrzebowaniu, nazwijmy to, na tę aktywność w kontekście frajdy, budowania relacji i również tych planów prokreacyjnych, które oni mają, ta para ma. I trzeba jasno powiedzieć, że nie należy dążyć, ja też to samo mówię, nie należy dążyć do działań, które zaprzeczają tym celom. To znaczy nie należy się zmuszać do tego, żeby współżyć częściej niż na to się ma ochotę, bo to potem tak naprawdę odbija się negatywnie na relacji. No dobra, chwila wytchnienia, panie profesorze. A ja jak zwykle powtórzę, że mamy trzy vouchery do macierzyństwa w Krakowie, Centrum Macierzyństwa w Krakowie, do VitroLife w Szczecinie. Słuchajcie, trzeba polubić konto instagramowe, na dole na pasku jest tam napisane, jak się nazywa to konto, trzeba polubić YouTube'a, trzeba również polubić Facebooka Centrum Macierzyństwa i kliniki VitroLife, no i napisać właśnie na Instagramie, że chce się taki voucher i do której kliniki. I to wszystko, a kanał YouTube nazywa się Fertility Partnership Polska, a kanał Instagram nazywa się Kliniki, podkreśnik FTP, podkreśnik Polska. No i jak się już to wszystko klepnie, to się trzeba napisać, zameldować na Instagramie prywatnej wiadomości i napisać, gdzie się chce, do jakiej kliniki i że się chce. No dobra, to jeszcze takie pytanko. O, czy sama mutacja MTHFR, hetero, bla, 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 przy innych wielu prawidłowych wynikach może być sama w sobie problemem z zajściem w ciążę. No to znowu się przewija podczas naszych rozmów. Ona nie stanowi zasadniczo problemu z zajściem w ciążę, tylko może stanowić przeszkodę w skutecznej implantacji. I według niektórych może w ogóle nie stanowi żadnego problemu. Ja się przychylam do tego, że może być problemem. Więc pytanie, jaka mutacja? Znowu heterozygotyczność tutaj jest, ale którego genu? Bo w różnym stopniu to wpływa na ten proces. I przy prawidłowej diecie odpowiednią podażą kwasu foliowego, ewentualnie takim przyjmowaniu mikroelementów, których się dodatkowo przyjmuje kwas foliowy, witaminę B12, to w jakimś stopniu jest kompensowane. No, na pewno mieć to należy na uwadze w kontekście planów prokreacyjnych, bo w niektórych sytuacjach jest i w innych sytuacjach w mniejszym stopniu. No dobra, panie profesorze, jeszcze jakbyśmy na naszą karteczkę wrócili, tam siódme pytanie. Bach, ja już też tutaj dam, żeby było wszyscy widzieli. Bacz, jestem w szoku, że normalnie daliśmy radę tutaj tą boczną tabelkę. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. Czy to prawda, że stosowanie gluko, nie będę sobie łamać języka, przy PCOS może pozytywnie wpłynąć na owulację i na jakość komórek jajowych? No, u pacjentów z zespołem policystycznym tak. I jeżeli towarzyszy temu insulinooporność, to tak, zdecydowanie. W ogóle u pacjentów z zespołem policystycznych jajników wykazano, że pacjentki, które przyjmują metforminę, bo to jest metformina, to sama metformina potrafi przywrócić cykle owulacyjne. Nie wpływa na masę ciała, nie sprzyja odchudzaniu wprost, pośrednio, tam w jakimś tam stopniu, ale przede wszystkim poprawia profil, powiedzmy sobie, metabolizmu glukozy, wtórnie również lipidowy.
No i ona powoduje to, że zwiększa częstość występowania cykli owulacyjnych, w związku z tym zwiększa również prawdopodobieństwo uzyskania ciąży. Najsilniejsze działanie mają leki typu letrozol, cytrynian klomifenu. Metformina ma słabsze działanie w tym zakresie, ale działa. No i szczególnie jest, powiedzmy sobie, zalecana wtedy, kiedy współistnieją takie zaburzenia jak właśnie insulinooporność. Dobra, i jeszcze tam ósme pytanie. Jestem po dwóch nieudanych procedurach in vitro, zarodki zatrzymują się w trzeciej dobie, mam 34 lata, wyniki badań wszystkie u mnie w normie, nasienie partnera również. Czy na jakość komórek ma wpływ lek destymulacji? Embriolog przy pierwszej procedurze stwierdził, że byłam źle stymulowana. Stymulacja monopurem, nie palę, nie piję, prowadzę zdrowy, aktywny tryb życia. Jak poprawić jakość komórek? Czy stymulacja innym lekiem może wpłynąć na jakość komórek jajowych? Nie wierzę, żeby zmiana gonadotropiny z gonadotropiny A na gonadotropinę B tutaj zmieniła sytuację. Ale stymulacja ma wpływ na jakość komórek w szerokim tego słowa znaczeniu, stymulacja jajeczkowania. I no, moment podania HCG, średnica pęcherzyków, ile była tych pęcherzyków i tak dalej, to ma wpływ na jakość komórek. Ale naprawdę byłbym daleki od tego, żeby zwalać winę na konkretny preparat. To nie tak. To raz. Nawet nie należy się tutaj doszukiwać jakichś problemów z wyborem protokołu stymulacyjnego, co do nazwy, długi, krótki i tak dalej, bo to też nie ma w większości wypadków znaczenia. Raczej nazwijmy to, jeżeli już mówimy o stymulacji, bo powtarzam, że to jest tylko jeden z elementów, który tutaj należy brać pod uwagę, i może wcale nie najistotniejszy, to jakość tej stymulacji. To jest jakby ważna sprawa. No a poza tym to wszystko, co mówiłem, bo może są biologiczne jakieś przeszkody, które tutaj zaburzają płodność. Jakość pracy laboratorium, lekarz mógłby tutaj odwrócić pytanie do embriologa, też ma również wpływ na to, jaki jest odsetek tworzących się blastocyst w ogóle w laboratorium w kontekście całościowej pracy tego laboratorium, żeby można było powiedzieć, czy jest dobre laboratorium, czy złe laboratorium. Jest szereg takich elementów, które trzeba brać pod uwagę. I pytanie: endometrioza czwartego stopnia, cztery procedury i tylko dwa transfery. Problem jakości i ilości zarodków. Nasienie męża ok. Czy robić kolejną stymulację, czy adopcję komórki? A to jest tak, jak pani pisze. No, endometrioza niestety jest czynnikiem, który wpływa na jakość komórek rozrodczych, wtórnie na jakość zarodków, ich potencjał reprodukcyjny, ale endometrioza, jeżeli dotyczy mięśnia macicy, to jest tak zwana adenomioza, wpływa również na potencjał implantacyjny endometrium, czyli to, czy receptywność endometrium. Czyli innymi słowy, endometrioza jest problemem, który w różny sposób wpływa na prawdopodobieństwo ciąży i niestety nie pomaga w zachodzeniu w ciąży, tylko przeszkadza. Nie wiem, to jest Państwa decyzja. Wszystko zależy od wielu czynników. W endometriozie niektórzy zalecają, w zasadzie to też są szczególnie przy niepowodzeniach wcześniejszych z procedur stymulacji jajeczkowania, tak zwane długie czy wręcz ultradługie protokoły stymulacji jajeczkowania. Czy tego nie spróbować? Pytanie, ile pani ma lat? I kolejne pytanie, czy państwa po prostu, mówiąc wprost, stać na to, żeby kolejną procedurę powtórzyć? To są wszystko elementy, które należy wziąć pod uwagę. Moi drodzy, na dzisiaj już zakończymy nasze spotkanie. Widzę, że jeszcze spływają gdzieś tutaj pytanka, ale już nie chcę pana profesora też przetrzymywać. Tutaj prywatnie dużo pytań mi tu wpada. Drogi panie, ja przekażę profesorowi następnym razem. Na dzisiaj już zakończymy. Szanowni Państwo, przypominam o naszej ogólnopolskiej kampanii. Serdecznie zapraszam do udziału, do obserwowania z social media informacji, bo jeszcze nas czekają atrakcje, bo jeszcze coś tam będzie do rozdania dla Państwa, coś, co będzie Was wspierać w walce o dziecko. Kampania Zadbaj o swoją płodność. Obserwujcie Facebooka Vitrolife, Instagram.
Obserwujcie Facebooka Centrum Macierzyństwa, obserwujcie naszego Facebooka Niepłodni Razem lub płodność.pl. Tam wszystkie są informacje. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam, że następne nasze spotkanie to będzie temat rak. I można już zadawać pytania w naszej kawiarence, można oczywiście też przysyłać do nas prywatnie. My to wszystko zbierzemy, prześlemy do pana profesora, a następne spotkanie będzie pana z profesora z panem doktorem Kolawą, który jest też onkologiem, więc serdecznie zapraszam. Będzie na pewno dużo wiedzy, tak jak zawsze. A na dzisiaj dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Po raz kolejny. To chyba 14. Zdrowia życzę przede wszystkim. 14. O Jezu, trzymajmy I się. Naprawdę pilnujcie się państwo z maskami, z dystansem, bo to działa. W sytuacjach takich, jakich jesteśmy w chwili obecnej, w tej sytuacji naprawdę należy to czynić. Pilnować się w tym zakresie, nie wierzyć w bzdury, że to nie pomaga, bo to na pewno pomaga. Oczywiście może się zdarzyć, że nie zadziała, ale w większości wypadków działa. Czyli to wszystko, co na ten temat jest mówione, to prawda. Robić wszystko, żeby zadziałało, tak jak przy staraniach o ciążę. Robić wszystko, żeby zadziałało. Nawet jak czasami coś jest placebo, kiedyś rozmawiałyśmy tak z dziewczynami, że coś jest placebo, ale dobrze wpływa na głowę, to warto to robić. Czyli ubierać te maseczki, trzymać z daleka, myć łapki i, no i do przodu. No. I bylebyśmy byli w zdrowiu i zdrowie się za tydzień spotkali. Jak zwykle 17:30 czwartek, moi drodzy. Jeszcze raz powtarzam, zaglądajcie Instagram, Facebook, bo tam będzie dużo fajnych informacji i wiedza, jeszcze raz wiedza przed nami. Jeszcze 8 tygodni. No, pozdrawiam serdecznie panie profesorze. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Szanowni Państwo, dziękuję również firmie Ferring, która wspiera naszą kampanię edukacyjną, zadbaj o płodność. Serdecznie zapraszam za tydzień, jak zwykle jesteśmy z naszym panem profesorem. No właśnie, zapomniałam jeszcze tego podkreślić, właśnie, że z naszym panem profesorem, który jest właśnie teraz prezesem PTM RIE. No, więc zapraszam za tydzień. Na dzisiaj już dziękuję serdecznie, do usłyszenia i pozdrawiam.